Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę pełni 18 stycznia 2022 roku. Mamy pełnię o godzinie 0:48 i to jest wtorek. I od razu mi się nasuwa, że to jest bardzo właściwa godzina na pełnię, tuż po północy. No i ta pełnia oczywiście ma miejsce pomiędzy znakami raka i koziorożca, dokładnie na 27:50 tychże znaków. Przypominam, to są znaki kardynalne, koziorożec jest ziemski, a rak jest oczywiście żywioł wody. No i mamy tę pełnię i nie można o niej mówić, znaczy ja nie mogę o niej mówić, tutaj nie opowiadam o innych, nie można o niej mówić bez jej cienia, bez owego uścisku żelaznego, w jakim znajduje się Słońce. Czyli mamy pełnię w blasku Plutona. No i znowu sarkazm pewnego rodzaju, ponieważ no pytanie brzmi, czy Pluton daje blask? Podobno podczas pełni widzimy jaśniej. Wszystko jest rozświetlone nieodmiennym połączeniem świateł, czyli Słońca i Księżyca, znajdujących się naprzeciwko siebie. Jednak nie tym razem. Pamiętajcie, często mówię o tym, że Pluton jest mrokiem. Pluton to jest królestwo Hadesu, a zatem strefa mroku, półcienia, bez możliwości świata, tam światło nie dociera, więc mamy taką ciekawą pełnię. A kulturalnie mówiąc, doświadczenia, przez które przeciąga nas Pluton, nawet w bardzo, bardzo pozytywnym wariancie są niezwykle trudne. I może się nie będę nad tym roztkliwiała nadal. Ale jednak ten Pluton, słuchajcie, tak mi chodzi po głowie, ponieważ na Warszawę mamy ascendent pełni 1:34 Skorpiona i w związku z powyższym ówże Pluton jest władcą całego horoskopu pełni liczonego na Warszawę. Z trzeciego domu zarządza Pluton całym horoskopem. Zarządza również Pluton Słońcem i zarządza również Pluton Księżycem, bo światła w tym wypadku również podlegają władzy Plutona. Niechcianej, nieprzyjemnej, obciążającej, ale jednak. Pluton odpowiada za głębokie warstwy naszej psychiki. No i to jest dobra informacja. Powiemy sobie, tak, tak, taka pełnia, która zwróci nas ku podświadomości. Okej, strefa cienia, pamiętajcie. Ją możemy wybadać. Ale Pluton również odpowiada za panikę, za zdrady, za manipulacje tłumami, za różnego rodzaju naciski. Jest wyznacznikiem starej prawdy, bardzo ważnej prawdy, czyli to, co stare, to, co się przeżyło, musi odejść, nawet gdyby musiał odejść pewnego rodzaju świat bajkowy, lustrzany i wspaniały. On już nie istnieje. Pluton daje nam coś za coś. To nigdy nie jest sytuacja, kiedy tylko się otrzymuje albo tylko się zabiera. Ale to jest takie doświadczenie dosyć trudne. A sytuacje trzeciego domu, układu planet, które biorą udział w pełni, pięknie ilustrują słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy: nie chcę, ale muszę. Zapamiętajmy to sobie w odniesieniu do tej pełni, bo dużo w tym prawdy. W domu trzecim, czyli w domu braci, sióstr, sąsiadów, krewnych, tych wszystkich osób i tego wszystkiego, co na nas bezpośrednio oddziałuje, mamy
Oczywiście Słońce, Plutona, mamy Merkurego i u schyłku tego, na wierzchołku tego domu jest sobie Mars. Czyli bezpośrednie oddziaływanie to również, a może przede wszystkim dom trzeci, to jest dom naszego porozumiewania się, komunikacji, bezpośredniego odnoszenia się do tego, co zarówno jak i w komunikowaniu się, w opowiadaniu, jak i w poruszaniu się jest bezpieczne. A Pluton opowiada, że wszystko może być niebezpieczne. Mówi, oj, oj, człowieku, uważaj sobie, gdzie idziesz, którędy idziesz, co tutaj się dzieje. A to jest bardzo czytelna pełnia, gloryfikująca sytuację lekkiego zastraszania. A komunikowania metodą, kto nie jest z nami, ten przeciw nam. I jeszcze mi jedno przychodzi do głowy. Lubię takie odnośniki literackie. Taki cytat. Oczywiście ja go troszeczkę sparafrazuję. Jednostka niczym, jednostka zerem. To oczywiście sparafrazowany Majakowski, a piewca komunistycznego modelu życia i bycia. Księżyc, jest bardzo ważny przy pełni, jest osamotniony w domu dziewiątym. W niewiarygodnie, niewygodnym dla siebie położeniu. Bo niby za górami, za lasami dziewiąty dom, ale w raku, czyli dalej niż odległość pewnego rodzaju łańcucha o zawartości Pluton-Mars nie obejdzie się. Znaczy to jest takie, powiedzmy, wolność, ale na pewnych zasadach, do pewnych granic. Ona nie jest rozciągliwa. Mars na wierzchołku trzeciego domu, już wspomniałam o nim, strzeże porządku odczuwania. To jest kwinkunkt do księżyca owego Marsa. Jest bardzo niewygodne. I oczywiście księżyc, opozycja, Pluton, duże wytłumienie emocji własnych na rzecz aktu zbiorowego afirmowania. Nie wiadomo czego, bo Słońce, Pluton, słuchajcie, nigdy nie wiadomo o co chodzi. Wisienka na torcie. Pluton na innym celi. Przepraszam, Saturn na innym celi. Niektórzy uważają, że Saturn w wodniku to są takie idee wolnościowe, to jest takie pójście naprawdę do przodu. To są koncepcje rewolucyjne. No dobrze. Ja zwolenniczką takiej perspektywy saturnicznej nigdy nie byłam, ponieważ wiadomo, że Saturn jest strażnikiem progu. I tego wszystkiego, żeby nikomu nie przyszło przez myśl, że ów próg jest czymś, co prowadzi nas do wolności. Jest strażnikiem takiego sposobu myślenia, aby on wolnościowy za bardzo nie był. Ale oczywiście jednak twierdzę, że pełnia jest piękna, bo odcinamy się, osoby świadome odcinają się od informacji, które zaprzeczają głębokiemu odczuwaniu. Pełnia rozpoczyna proces weta. Nie zgadzam się, bo mi to nie odpowiada, bo mi to nie pasuje. Ja czuję inaczej, inaczej to odbieram. I myślę sobie, że najważniejsze to, co będzie podczas pełni, to zauważenie tego wszystkiego, co komu podczas tejże pełni nie odpowiada. A co jest w dużym konflikcie? Czyli ja czuję w jakiś sposób, natomiast oczekiwania zewnętrzne są nieco inne i powinienem czuć, odczuwać inaczej, odbierać to inaczej. A spróbujcie sobie z tym pobyć. Taka pełnia raczej do środka, raczej do podświadomości. Przyjemnej pełni dla Was. No i teraz posłuchajmy, co ta pełnia przyniesie dla poszczególnych znaków zodiaku. Zaczynamy oczywiście od barana. I to dla wszystkich osób po znaku barana jest bardzo mocny skok w nowy rok, akurat podczas tej pełni. Bez nadmiernego przywiązywania się do błędów, bez rozczulania się nad tym, co było. Pełnia Wam pokaże, że co było, a nie jest, nie pisze się po prostu w rejestr. Mars dla Was wyznacza pewną cezurę. Mówi o końcu mrzonek. Na zasadzie tego,
czego to bym nie mógł zrobić, nie? Ja mogę wszystko, że ja mogłabym wszystko, gdyby coś i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że te warunki, gdyby, one nigdy nie będą spełnione. W związku z tym ta pełnia, a to wejście w realia. Ale nie jest to jakieś twarde lądowanie, ponieważ są realia, które was fascynują. A które to realia, taka może niezwyczajność, ale systematyka w zauważaniu tego, jak się zachowujecie, staje się rozwiązaniem na wszelakie dolegliwości. Więcej ciepła, więcej wspólnych planów z miłą osobą, bywania z kimś, bez potrzeby bycia samotnym wilkiem czy samotną wilczycą. Możecie podczas pełni używać bardzo mocnych sformułowań, by bronić swoich racji, ale czasem też po to, by okazać i zawalczyć o swoje uczucia. Bardzo ważna to was pełnia. A liczy się tu i teraz. To, co macie pod ręką. To, co najbliżej. Pełnia fantastycznie wam wyświetli właśnie to wszystko, co się liczy. To wszystko, co jest dla was istotne. Bez gdybania. Bez mówienia sobie, że w innych warunkach to by coś tam było. Ujawnia pewne wasze niedoskonałości, ale tylko po to, żeby sobie z nimi poradzić. A do tego wszystkiego macie okazję łamać wszelkiego rodzaju formy zachowania, komunikowania, bo to jest pełnia bardzo komunikacyjna, bo te formy są dla was przestarzałe, czyli realizujecie teraz postulaty bycia zadowolonym z życia i bycia szczęśliwą. A to, że szczęście od pewnego czasu rozumiecie inaczej, to jest ten element zmian, które przychodzą. Pełnia rozpoczyna okres buntu i naporu. I teraz możecie tę niezgodę na coś wyartykułować. Nawet jeżeli to coś jest zawarte w was samych, to jest bezbolesne. Pamiętajcie o tym. Bardzo fajna pełnia, żeby pewne rzeczy przestarzałe, trudne w sumie przesunąć, przełamać i realizować zupełnie inną wersję siebie. Co u byków? Powiedziałabym tak, że są odpowiedzi na pytania bardzo ważne. Dotyczące bycia z jednymi ludźmi bądź z innymi ludźmi, bycia w tym miejscu, w którym się jest, lub w kompletnie innym. To są dywagacje. Macie prawo dywagować, a tym bardziej, że zbliża się pora podsumowania tych dywagacji. Uran skończył bieg wsteczny. Pełnia rozpoczyna pewnego rodzaju ewolucję. Już nie rewolucję. Zwróćcie to, na to uwagę. Właśnie to jest ten czas ewolucji. Pełnia rozpoczyna systematyczny proces zmian w relacjach na poziomie postrzegania, kogo się potrzebuje, a kogo już nie. Czasem to będzie trudne, znaczy sama konstatacja, bo trzeba się oderwać od przestrzeni oswojonej, okiełznanej, bezpiecznej, wygodnej. Zrezygnować trzeba będzie być może oczywiście z zabezpieczeń zewnętrznych, z pewnego przepychu, z pewnego piękna, a zrezygnować być może będzie z pobytu czegoś, co gdzieś, gdzie jesteśmy usatysfakcjonowani zewnętrznie, na rzecz poczucia wewnętrznej harmonii, bo dla was ta pełnia to jest poszukiwanie wewnętrznej harmonii. Co mi tutaj nie gra? I przychodzi odpowiedź. Do tego wszystkiego Wenus w Koziorożcu to jest majestat bycia z drugim człowiekiem. Bycie w kontakcie, bądź też odrzucenie kontraktów. I ta ewolucja dotycząca tego, gdzie być i z kim być, trwa aż do 3 marca i pełnia bardzo wam ją uświadamia. Obrazy nie muszą być sielankowe. Macie teraz przekrój swojej rzeczywistości, przyglądacie się tej rzeczywistości, nawet nie z lotu ptaka, ona was dotyka. Czasem macie taką konstatację, że jest wygodnie, jest powiedzmy sycie, jesteśmy nasyceni, nasycone, ale nie ma się do kogo odezwać. No to pytanie, dlaczego tutaj jestem? Po co tutaj jestem?
a docierają do Was podczas pełni informacje bardzo niezwykłe z pełni Waszego, z głębi Waszego jestestwa i nie zbagatelizujcie ich, pójdźcie za nimi, tak jak lubicie, powoli, ale stanowczo, bo pełnia ten zdecydowany marsz ku lepszemu uruchamia. Zapamiętajcie sobie tę pełnię. Co u bliźniąt? To jest początek roku, no i ta pełnia wskazuje na nową rzeczywistość. Początek roku dla Was i ta pełnia to jest nowa rzeczywistość. To jest rozumienie tego wszystkiego, co będzie Wam pasowało w najbliższym czasie. Trudno nie wspomnieć o węzłach, które opuściły Wasz znak. Tutaj jest pewnego rodzaju różnica między węzłem średnim a prawdziwym. No i tutaj mówimy o tym, że węzły, które opuściły Wasz znak, księżycowe oczywiście, spowodowały to, że trudności same się rozwiązały i zostawiliście i zostawiłyście je w roku 2021. I teraz należy się przygotować tylko do zmian, które nazwałabym zmianami systemowymi w swoim życiu. Rewolucyjnie nieco, ale z intelektualnym impetem potraktujecie to wszystko, co się w okolicach pełni wydarzy, czyli dzień przed, dzień po, no i sama pełnia. Przede wszystkim dla Was to mogą być zmiany, sugestie dotyczące systemu zarabiania i zarządzania tym wszystkim, co macie, tym wszystkim, co czym dysponujecie. Zatem inwestujecie po pierwsze w siebie, w to wszystko, co jest w środku. Również otrzymujecie konkretne podpowiedzi na to, co należy udoskonalić finansowo. Pojawiają się również takie okazje, powiedziałabym, no z nieba, znikąd, do organizowania innych wspólnot niż te, które były do tej pory. Zatem to jest znowu sytuacja, kiedy zmieniają się osoby, zmieniają się ludzie wokół. Czyli jeżeli przyjdzie Wam do głowy coś takiego, że z innymi osobami przyjdzie współpracować, współdziałać, też tworzyć projekty, to wcale nie jest zły pomysł, bo jak wiecie, Merkury, Wasz władca, jest w RC i on Wam takie pomysły różnego rodzaju poddaje, podmyśla, wy się tylko do tego ustosunkowujecie. Podczas pełni upadają też nierealne plany, czyli może by było tak, że jakiś czas się łudziłyście, że coś wyjdzie, natomiast teraz widać doskonale to, co się nie uda, to, co upada, jest w upadku, ma swój kres. Nowe się dopiero rodzi, tutaj sobie dyskutujecie, planujecie, przyglądacie się temu z prawa, z lewa, a start tego nowego będzie miał miejsce na początku marca i tutaj oczywiście pierwsza faza to jest 4, 5, 6 dzień lutego, a potem początek marca, kiedy Wenus wchodzi sobie do znaku wodnika i wszystko staje się prostsze. A co u raków solarnych? Jak ta pełnia na Was wpływa? No, przede wszystkim to jest to, że mniej więcej pół roku macie do swoich kolejnych urodzin. Mniej lub więcej oczywiście. A rytm najbliższego Waszego półrocza wyznacza kurs Jowisza w rybach i kurs węzłów księżycowych. Pełnia jest bardzo ważna, pełnia jest sekwencyjna. Ona wyznacza pewnego rodzaju granice. I ta pełnia z kursem Jowisza, z węzłami księżycowymi, pozwala Wam na przekraczanie własnych obiekcji. Macie obiekcje co do czegoś. Na przekraczanie własnych ograniczeń. Na zmianę i przekraczanie poczucia tego, kim jesteście, kim się jest. Zmiana systemu myślenia o sobie. Niektórzy z Was, niektóre z Was nawet mogą dojść do wniosku, że ich tożsamość uległa niesamowitej transformacji, to jest prawda. I tego Wam życzę, żeby taki wniosek się pojawił. Bo to jest odkrywanie prawdy dla siebie o sobie. I teraz słuchajcie, nic to, że te prawdy mogą stać w opozycji do tego, co do tej pory było uznawane przez Was za oczywistość. Czyli jestem jakaś tam, jestem jakiś tam, mam jakieś cechy, teraz się okazuje,
dochodzicie do wniosku, że to nie jest prawda. Pluton demaskuje to wszystko, co was krępowało. Różnego rodzaju wypowiedzi na temat siebie i zauważacie, że one były nieprawdziwe, że one były modelowaniem tylko świata dla innych, natomiast dla was nie miały znaczenia. A Pluton demaskuje również wszystko to, co nie pozwalało na wykorzystanie swojej wiedzy i swojego myślenia, swoich umiejętności kreacyjnych. Może, słuchajcie, ta pełnia to jeszcze nie czas, kiedy należy ruszyć w dal. Kiedy zbieracie wszystko do plecaka czy do walizek, wszystko jedno i gdzieś ruszacie. Ale, słuchajcie, po przekroczeniu magicznej daty, początku marca, wiele sytuacji uprości się, powiedziałabym, że niejako bez waszego działania, bez, powiedzmy, waszego akcesu. A owa dal, wspomniana przeze mnie, jest elementem bardzo kuszącym, bo to jest zarówno oderwanie się mentalne od przodków, od przymusów, które są związane z tradycją. Pokazuje ta pełnia i owa dal fałszywe tony w obrazie świata i w obrazie przodków, jak i dal numer dwa, czyli oderwanie się od fizycznego domu, od miejsca zamieszkania i poszukiwania sytuacji dla siebie gdzieś dalej, zupełnie dalej. A pełnia jest początkiem wędrówki dla was, taka peregrynacja, cudna, wędrujecie do siebie, do miejsca, które was ukoi, a do systemu, który was ukoi. Tego wam życzę. Co u lwów? No, w lew, wiadomo, słońce, które stoi w znaku koziorożca i księżyc, który jest w raku, no to niezbyt wygodna sytuacja. No, ale tę sytuację ratuje fakt, że wciąga was praca. Praca, która daje wam satysfakcję. I też ciekawy układ, bo ta praca może wam się wydawać przeznaczeniem, niezależnie od tego, czy dopiero co rozpoczęłyście i rozpoczęliście jakąś pracę, czy też jesteście w czymś już osadzone i osadzeni, a to praca jest pełnią dla was. Pełnia określi was również jako osoby zdeterminowane i skoncentrowane na tym, aby awansować, na to, aby mieć odpowiednie apanaże, na tym, aby podnieść swój statut i status, i w tym kierunku wędrują wasze myśli i usiłowania podczas pełni. Słońce dla lwa jest władcą, tak? No i u władca słońce jest w koniunkcji z Plutonem. No, to jest zmiana globalna w sposobie myślenia o obowiązkach. O tym, że nie zawsze musicie się wykazywać, że można po prostu sobie odpuścić wszystko to, co jest niewygodne. I teraz słuchajcie, to, co jest niewygodne, może jednocześnie być niegodne dla was. Niegodne dla was zajęcia. I to rozszyfrowujecie i sobie myślicie, dlaczego właściwie ja się muszę tym zajmować. I w związku z tym może się tak zdarzyć, iż pełnia będzie takim bodźcem do tego, aby przebudować, całkowicie przebudować swój sposób myślenia. Dla niektórych może to być rozpoczęcie nowego, fascynującego nauczania. Jakaś dziedzina totalnie was pochłonie, dlatego ten początek o pracy, o przeznaczeniu, o tej satysfakcji. Zmieniacie jakość swojego życia bardzo intensywnie. Odchodzicie przede wszystkim od tego, co jest utartym szlakiem, co jest wygodną ścieżką. Ale coś za coś, Pluton właśnie coś daje, że już nie ma tej ścieżki utartej i wygodnej. Mówię, nie, 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 to wam zabieram. Ale wchodzicie na inny szlak, który związany jest z potrzebami duszy. Przy okazji też wasza podświadomość tutaj wyrywa się na wolność i ma dużo do powiedzenia, taka pełnia. Także podążajcie za głosem owej podświadomości, która pojawia się znikąd właściwie ta sytuacja, ale summa summarum prowadzi was do oświecenia. To, że Uran przestał się cofać, to jest już sytuacja, kiedy nie jesteście bodźcowani, bodźcowane różnymi elementami niepotrzebnymi, tylko kierujecie się tam, gdzie was dusza wzywa. Piękna pełnia dla was. Co u panien?
A powiem tak. A ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. I tym mottem objawi się dla Was pełnia styczniowa. Jeszcze słońce w znaku koziorożca. Ta pełnia jest dla Was bardzo, bardzo głębokim zrozumieniem. To jest przyjazna pełnia. Rozumiecie jedną rzecz. Rozumiecie to, że w życiu nie ma żadnych przypadków. Że nie ma tego złego czy dobrego, co by na jeszcze lepsze nie wyszło. Jest doskonała ta pełnia dla Was pod kątem, pod względem pokazywania drugiego i trzeciego dna wszystkiego, z czym mieliście i miałyście do czynienia podczas ostatnich 2 lat. To jest takie podsumowanie, takie resume. Merkury się cofa, stąd też niekoniecznie pejzaż będzie horyzontalny, ale będzie rozszerzony o stany emocjonalne. No to może Wam się nie podobać, no ale trudno. Rozumiecie jednocześnie też swoje potrzeby zawodowe, ambicje. Rozumiecie również to, że chcecie się wdrożyć w znaczący projekt społeczny. No i okazja ku temu zdarzy się tuż po pełni, mimo że Merkury werce i tak okazja będzie. Emocje są niezwykle spójne. To jest taki czas przed i po. Wiecie, że węzły księżycowe działają na Waszą korzyść i wszelkiego rodzaju spotkania ważne, niebanalne będą miały teraz miejsce, czyli węzły księżycowe plus ta Wenus w RC to są niezwykłe spotkania, spójne, ugruntowujące w Was pewnego rodzaju poczucie, że to jest moje odczucie, którego się trzymam. A pełnia również na to, by zauważyć zalety sytuacji, w których jesteście. A zdumienie może tylko ogarniać Was na myśl, ile z tych oczekiwanych i wyśnionych okoliczności, tak? Macie oczekiwane okoliczności, wyśnione sytuacje, stworzyło się niejako z chmur, z energii, w której nie było waszego racjonalnego wglądu i waszego racjonalnego działania. To jest też ta pełnia, to jest też jej siła. I tak bym sugerowała, żebyście miały, drogie panny i drodzy panowie z poznaku panny, nadal uw racjonalny wgląd troszkę za nic. Podczas pełni, podczas erki Merkurego tylko przypadki mają znaczenie, bo są szczęśliwe i tego się trzymajcie i tego Wam życzę. Pełni ciąg dalszy, czyli co ta pełnia przynosi dla znaku wagi. Powiem tak, czasem dobrze jest przespać zimę, czasem dobrze jest przespać pełnię. I pełnia z jednej strony to fala narzucających się wspomnień, niegdysiejszych śniegów i oczywiście miłości. A to jest taki reflektor w mrok. Wenus w Erce, w blasku Plutona, nieustająco w blasku Plutona, inaczej nie będzie, słabszym podczas pełni tym blasku, ale zawsze, wracacie zatem do swoich uczuć, odczuć, swoich relacji, a tych, których już nie ma, czyli gdzie są te śniegi. Czujecie, że coś bezpowrotnie odeszło, w sensie relacji, to już nigdy nie wróci. Odeszło po to, by właśnie nie wrócić. To jest to. A wyciągacie ze wszystkiego naukę. Uczycie się, widzicie i uczycie się, ponieważ to jest dom trzeci. A dom trzeci jest domem również nauczania. A widać swoje słabości w relacjach. Te wszystkie miejsca, gdzie poniosłyście i ponieśliście klęski, niepowodzenia. A widać doskonale ten typ zachowania, które utrudniał i typy zachowań może też, które utrudniały Wam bycie razem z kimś drugim i jednocześnie bycie sobą. Tak jakby bycie z kimś wykluczało bycie sobą. A ten schemat myślowy, ten pokaz dotyczy również sekwencji zawodowych. Przyjrzyjcie się im po raz kolejny. Zatem ta pełnia jest dla Was bardzo świadoma, ponieważ uczycie się nowych form zachowania w związkach. W związkach zarówno bardzo, bardzo intymnych, osobistych,
jak i w związkach profesjonalnych, albo w związkach w ogóle między krewnymi, sąsiadami również. Uczycie się nowych sposobów zaznaczania siebie i zaznaczania swoich potrzeb, ujawniania swoich potrzeb, chyba w każdych warunkach socjalnych. Znaczy nie chyba, na pewno. W każdych warunkach socjalnych. Tym razem bez rezygnacji z siebie, bez nieustającego wyboru między jednym i drugim dobrem, czy jednym i drugim złem, albo pomiędzy dobrem a złem, czyli już bez dywagacji. Ta pełnia pokazuje, jaki sposób zachowania wyklucza dywagację, co wam ułatwia, jaki sposób zachowania ułatwia wam jednoznaczny wybór. I być może podejmiecie decyzję o treningach personalnych, czy o terapiach, czy też zaczniecie rozpoznawać metody zarządzania sobą, cokolwiek wam przyjdzie do głowy. Dobrze się jest temu poddać i od razu tego nauczyć, ponieważ dopóki Wenus jest w Erce, Wenus jest w Koziorożcu, macie czas na uczenie się, czyli znowu 3 marca zmienia się Erka Wenus. Wchodzi bieg prosty, a 6 wchodzi sobie już do wodnika. I jak Wenus przejdzie do wodnika, to już tylko macie przesiadkę do klasy pierwszej i tego wam życzę. Co u skorpionów? No to pytam się, co skoro macie ascendent pełni w swoim znaku, czyli macie w jakiś sposób swoją pełnię. Jeżeli rzeczywistość mogłabym porównać, czasem oczywiście, do plasteiny, lub do spektaklu, który można sobie wyreżyserować, to właśnie taką możliwość reżyserowania, czy też modelowania daje wam ta pełnia. No ale po kolei. Zacznę od tego, że jesteście w procesie głębokiej regeneracji. Takiego fantastycznego szeregowania siebie i szeregowania sobie tego wszystkiego, co ważne w życiu. No i dużo się zmieniło. Ale macie okazję niebywałą podczas tej pełni na to, by ustawić sobie, tak, właśnie ustawić sobie, umeblować sobie rzeczywistość. Bez upiększania oczywiście, bo nie dlatego, że jesteście zwolennikami ascezy, ale dlatego, że ta rzeczywistość jest już wystarczająco nasycona pięknem i wystarczająco dla was przyjazna. A nowe rozumienie wartości głębokich, a relacji głębokich, a właściwie wyjście naprzeciw takiemu hasłu, że tylko głębokie relacje się liczą, to pierwszy i ostatni punkt planu tej pełni. Bo na relacjach wszystko zaczyna się i kończy. To jest wydźwięk tej pełni. No, znowu mówię o układzie Wenus w Koziorożcu, który wam służy. A pełnia wskaże, w jaki sposób rzeczywistość można sobie jeszcze bardziej obłaskawić. Jeszcze bardziej niż jest, a jest już obłaskawiona bardzo dobrze. Macie przed sobą bardzo dobry czas. No, wiadomo, dopóki Merkury w Erce, to może o zmianie pracy nie ma co opowiadać i marzyć, ale pewne kroki mogą być już podjęte. Po to tylko, żeby po 4 lutego ułatwiać sobie również i to, co jest związane z życiem zawodowym. Pełnię macie na relacje, zdecydowanie na relacje, powiedziałabym tylko i wyłącznie na relacje, chyba tak jest. Czasem na to, aby odnowić układy rodzinne. Te układy rodzinne, układy w ogóle emocjonalnie, może być tak, że po latach niebytu ze sobą, bądź byle jakości w treści, przekazu, jakie one miały, nabierają one zupełnie innego znaczenia, głębokiego znaczenia. I tutaj życzę wam powodzenia, pełnia na relacje, jak najbardziej pełnia na ustawianie sobie rzeczywistości. A co u strzelców? No, ze znakiem strzelca jest tak, że ta pełnia nie za bardzo daje wam możliwości manewr. No i wiadomo, znak strzelca, jak to znak strzelca, cudowny, fantastyczny, ale czasem w gorącej wodzie kąpany. Jednak pamiętajcie, że owa gorąca woda i ta pełnia to nie jest koniecznie klimat sprzyjający wam i waszym poczynaniom.
Szczególnie możecie mieć potrzebę wprowadzenia innowacji w kwestii zarabiania pieniążków, pieniędzy, zmiany pracy, czy też zmiany profesji. Czy też możecie zechcieć wziąć udział w jakimś jednorazowym, fantastycznym projekcie. No i od razu mówię, nic z tych rzeczy. Trzeba się powstrzymać, bowiem rokowania finansowe na pełnię, no delikatnie mówiąc, nie są satysfakcjonujące, a mówiąc wprost, łatwo o pomyłkę, o niepotrzebne wydatki, o to, żeby, cóż, nadepnąć na minę finansową. Również możecie powiedzieć o jedno słowo za dużo na temat wydatków cudzych, skrytykować, bądź też domagać się udokumentowania jakiegoś wydatku, jakiejś inwestycji. No i też radziłabym lepiej się uspokoić, bo to nie jest czas na rozliczenia i jakiekolwiek kwestie związane z finansami. Pełnię macie na to, pełnię macie po to, by przypomnieć sobie najlepsze finansowo lata, przypomnieć sobie to wszystko, co powodowało, że zarabialiście i zarabiałyście o wiele więcej, a wysiłek wcale nie był duży. To jest clue pełni, to jest meritum tej pełni, żebyście tak sobie ustawiali swoje i ustawiały swoje myślenie. Wejście Wenus do wodnika, czyli początek marca, 6 dzień marca, zmobilizuje Was do poszukiwania dla siebie lepszej opcji finansowej. Wenus w wodniku, tak? Okazja będzie. Coś oryginalnego, coś, co kochacie i lubicie. Natomiast koniec erki Merkurego, czyli 4 lutego, może Wam dać upragniony awans lub coś Wam daje, o co w sensie profesjonalnym, zawodowym od dawna zabiegaliście, ubiegaliście się o to. Więc fajna pełnia dla Was, ale raczej z zimną niż z gorącą głową. Koziorożec. Wasz czas, Wasza pełnia. Wprawdzie Słońce powoli kończy swój pobyt w znaku Koziorożca i za chwilę Słońce będzie w wodniku. I to jest dla Was właściwy moment na wprowadzanie w życie informacji, które uzyskujecie podczas tej pełni. Czyli jak sobie Słońce wejdzie do wodnika. Ta pełnia to jest układ koniunkcji Słońca z Plutonem. Słońce pełni jest w koniunkcji z Plutonem. I tę pełnię należy traktować jako spichlerz informacyjny. A coś, co jest na wagę złota, coś, czego nie można lekceważyć, czego nie można zlekceważyć. A to jest wyśmienity czas na sprawdzanie wartości wszelkiego rodzaju umów, wartości i zawartości, jakie Wam były oferowane od 4 grudnia, czyli od nowiu z zaćmieniem. A specjalnie o tym mówię, ponieważ ta pełnia teraz jest taką cezurą, bardzo, bardzo istotną dla każdego. Koziorożcom służy pobyt Jowisza w znaku ryb. Zatem wszelkie plany, projekty, umowy, pomysły, które pojawiły się od 4 grudnia 2021 roku, należy prześledzić podczas pełni pod kątem ich użyteczności i przydatności do spożycia i do użycia. Ponieważ ta pełnia jest dla Was tym spichlerzem informacyjnym. Macie taki czas do maja, że tego roku, 2022, że wszystko możecie przekuć na pieniądze, na awans, na dobrostan, tak ogólnie o tym powiem. Szczególnie informacje, jakie do Was dochodzą, możecie wykorzystać. Macie jakiś bardzo interesujący, tajemniczy dostęp do informacji. Tajemniczy nie w sensie, ach, że jakieś tajne wejścia macie czy dojścia, ale chodzi o to, że wyczuwacie ważność danej sekwencji. Do tego wszystkiego rozmowy, które prowadzicie podczas tej pełni, dają też Wam inny ogląd na to, w jaki sposób można zbudować sukces roku 2022. Nowe układy biznesowe, nowe kierunki rozprzestrzeniania swoich wpływów,
To wszystko uruchomione zostaje wraz z pełnią. Tutaj Merkury Werce, ja bym się tym za bardzo nie przejmowała. No i takiej pełni Wam oczywiście życzę. Co u osób spod znaku wodnika? Tak, no kolejny rok za Wami, aha, tak sobie myślę, bo tutaj za chwileczkę słoneczko 20 stycznia wejdzie sobie w znak wodnika. Kolejny rok, czyli myślę oczywiście o cyklu od urodzin do urodzin, to jest cykl Słońca, czyli cykl solarny. A pytanie, czy jesteście gotowe i gotowi na wyzwania kolejnego roku, które będą niemałe. Ale od początku, przed urodzinami, podczas pełni, zalecałabym takie zatrzymanie się, podsumowanie, bardzo głębokie podsumowanie jakości reform i zmian wprowadzonych w roku 2021. Na czas pełni zerknijcie na jakość kontraktów, które zawarłyście i zawarliście. Pełnia pokazuje to wszystko, co działa, co może działać nie do końca na Waszą korzyść, a można to będzie zmodyfikować podczas właśnie erki Merkurego. To jest również niesamowity wpływ informacji, wiadomości, które przychodzą do Was praktycznie zewsząd. Na czas pełni sugerowałabym, abyście przyjęli sobie pozycję obserwatora, obserwatorki, osoby, która dystansuje się od lojalności, słuchajcie, względem innych, bo jesteście bardzo lojalne. Dystansuje się od emocjonalnego podłoża swoich kontaktów biznesowych w osobę, która analizuje zyski, analizuje straty. Po to macie te informacje, które dostarcza Wam pełnia. Czas jest po Waszej stronie. Macie możliwość porównywania, analizowania układów wszelkich, ale na tę pełnię polecam naukę, kierunki rozwoju, biznes i pracę. To jest to analizowanie układów wszelkich. Może tak się stać, że jakieś ważne przekonanie o sobie i okoliczności bycia z kimś w układzie, ale właśnie biznesowym, rozwojowym, powiedzmy edukacyjnym, właśnie przepadnie. I kolejna rocznica urodzin to będziecie mieć wolną drogę do większego komfortu relacyjnego i socjalnego. Czyli pełnia Wam otworzy nową drogę przed Wami zgodnie z rytmem nowego roku, który rozpoczyna się wraz z urodzinami. A co u ryb? Powiedziałabym tak, że ryby mogą się bawić tylko i wyłącznie. I mówię to z całym przekonaniem. A polecam Wam, nie tylko na pełni, ale możecie zacząć albo kontynuować podczas pełni, rozpychanie się łokciami, zabieranie głosu w wielu sprawach. Jowisz zmienia Waszą perspektywę i to dosyć mocno. Pełnia pozwala Wam na dowolne łamanie i konfigurowanie tejże perspektywy. A zmieniacie również podczas pełni koncepcję siebie, wiedząc, że własna koncepcja siebie, macie taką świadomość, towarzyszy wszędzie i wpływa na rodzaj doświadczeń. A doświadczenia roku 2022 są i będą bardzo jednostronne, otwierające, pomnażające i dające okazję lub okazji wiele. Pamiętajcie, że nie ma okazji zbyt wiele. To jest dla Was motto. Szukacie nowego zajęcia? Bardzo dobrze. Możecie rozsyłać CV wszędzie. Im więcej dróg wynajdziecie dla siebie, tym lepiej. Nie obawiajcie się wielkich zmian w życiu. Pełnia początkuje również proces myślenia o tym, co w Waszym życiu jest wielkie. Mało tego, informacje będą użyteczne, praktycznie na tyle ważne, że od razu można się nimi pokierować, mimo tego, że Merkury Werce, iść za wskazówkami, które owe informacje zawierają. I powiem Wam, że wiele rzeczy znajduje się cudownie podczas tej pełni. Taki macie entourage piękny. Inni ludzie, którzy się pojawiają, nie bez kozery, od razu mówię, będą Wam tylko pomagać. Będą Wam pomagać również w wykorzystywaniu informacji. A po to, aby wzrastać, by bawić się. A rozwój, wzrastanie, zabawa to są słowa klucze roku 2022. A to jest
cudowna perspektywa, nie tylko pełni. Ale pamiętajcie, że pełnia to jest taki olbrzymi rezerwuar energetyczny dla was. Taki rezerwuar również informacyjny, czyli to, co rozpoznacie podczas pełni, że jest owym rezerwuarem, takim no, kanistrem benzyny czy bakiem benzyny, jakkolwiek to nazwiecie, że to wam daje energię, cały czas się tego trzymajcie, zakotwiczcie to w jakimś sensie. Tak samo informacje, które rozpoznacie jako korzystne dla siebie, jako informacje, które pozwalają wam wzrastać, pozwalają wam zwiększać perspektywę swoich możliwości, swojego oddziaływania na innych, również je zapamiętajcie. Nawet sobie zapiszcie, żeby gdzieś tam nie umknęły. Ważne rozmowy, ważne teksty, ważne sekwencje, które się pojawiają po to, żeby wykorzystywać swój czas. A was czas, no cóż, a pięknie, praktycznie cały rok 2022 i takiego wejścia świadomego na podstawie informacji, na poziomie świadomości, a tutaj wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Thank you.